Siemano, siemano, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcineczku. Ja jestem oczywiście Szczypsa, a dzisiaj jesteśmy na Minecraft Duecik. Dzisiaj pierwszy odcinek Minecraft Duecik solo. Ale z tego co widziałem, Jagieł na dzisiejszym odcinku również był solo. Ja troszkę się spóźnię na pewno z tym filmem, bo nagrywam go już bardzo późno. Nagrywam go już w momencie, kiedy powinienem go już dawno opublikować. No ale trudno, nagrywam go na szybko, bo wczoraj mnie nie było w domu. Muszę go szybko nagrać i tak dalej. Jest tu strasznie gorąco w oczy se wiatrak. Ale co w dzisiejszym odcinku, bo to jest bardzo ważne. Tu nie potrzebuję Jagieła z tego powodu, że dzisiaj będę rozwijać, że tak powiem, swoją pozycję w tym Minecrafcie, ponieważ jak widzicie mam troszkę żelaza, zrobiłem sobie tutaj piece, które szybciej mi umożliwiają przepalenie żelaza, które ostatnio sobie uzbierałem. O, to jest jeszcze jakieś żelazo, które możemy dorzucić. Ale po co to robię w ogóle? Chcę zrobić przede wszystkim, jak to się nazywa? To się nazywa kowadło. Kowadło się robi w taki sposób, z tego co pamiętam, dokładnie. Mamy kowadło z tego powodu, że patrzcie, tutaj jak przejdziemy sobie do mojego wyrka, możemy kowadło postawić na razie tu. Jak widzicie mam książkę Sharpness 4, Unbreaking 3 i Piercing 4. To oznacza, że mamy chyba najlepsze enchanty na miecz, jakie mogą być. Nie wiem, czy mogą być jeszcze. Moglibyśmy mieć jeszcze flame'a. Czy zaklęty ogień chyba. Ale to może gdzieś z czasem sobie dodamy. W każdym razie w tym momencie chciał... Ile? 7 leveli? O kurde, a jak nazwę miecz XD to 8. Oj, 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 no dużo, no ale dobra, skoro możemy nazwać to jeden level więcej, no to spoko. Nazwijmy w takim razie ten miecz Tostowe ostrze. Niech będzie coś takiego. Tostowe ostrze. Ej, dlaczego to jest Sharpness? A gdzie jest ten piercing? A, bo o nie! Bo piercing to jest przyszycie, to pewnie jest do łuku tylko. Ale mamy tragiczny ten miecz w takim razie. O kurde, to czekajcie, to tak nie robię jednak, to w takim razie, może mi się to bardziej opłaca, tak samo biorę to. Będę mógł, możliwe, że pójść właśnie ulepszyć sobie na enchancie normalnie. Dobra, to idziemy na enchant, tylko zabiorę sobie jeszcze tutaj przy okazji jak jestem, o dokładnie, tak ze staka sobie weźmiemy i tak chyba nie wykorzystamy tyle, ale nieważne. Idziemy szybko tam, jak widzicie tam się pięknie rozwija to miejsce na villagerów, gdzie będziemy mieli jakieś książki na mending i tak dalej, więc to wszystko po czasie nam się może bardzo fajnie rozwinąć, ale ja w dzisiejszym odcinku chcę ogarnąć sobie diamentowy miecz i diamentowy kill off, po to, żebym mógł w końcu mieć dobre itemy. Dobra, Sharpness 3. A tu możemy mieć co? Patrzcie widzowie, co mi przyszło, mrożona kawa, jak dobrze. Dobra, Unbreaking 3. Kurczę, Unbreaking 3 to jest taki średni chyba enchant dosyć. Kurde, tak beznadziejne rzeczy tu trafiają. No byłem w netherze też dzisiaj pozbierać troszkę tego kwarcu, żeby mieć ten level. No ale jak widzicie uzbierałem tylko 31. Dobra, zacznijmy może od miecza. Sharpness 3. Ja tam miałem chyba Sharpness 4 na tamtej książce, z tego co pamiętam. Więc to jest totalnie głupotą teraz na tym mieczu robić coś takiego. Tu miałem Sharpness 4, no dokładnie. Idziemy zrobić Sharpness 4 na Breaking 3 w takim razie na ten miecz. Narzucić, żeby już miecz był gitem. A kill off zobaczymy zaraz w takim razie. Nie zobaczymy co się wydarzy. Dobra, tu narzucamy tak, narzucamy to. Nazwijmy to tostowe ostrze. Tostowe ostrze, dobra, mamy to. Mamy w końcu miecz. No i kill off, teraz to jest ciekawa sytuacja. Mamy 23 level, tu mamy Efficiency 4, więc mamy całkiem fajny kill off. Wiecie co, możemy pójść, wezmę ten kill off też może, bo tu trzeba to dobrze przemyśleć. Mamy też butle z enchantem, więc możemy tutaj ewentualnie sobie pod nogi, no ale to jest nic, to jest tak naprawdę zero. Ale dobra, czekajcie, bo tu mi się przepalało masa rzeczy. To mi się przepaliło, dostajemy levela i teraz patrzcie, tu mamy jeszcze sporo. Tu, ale to i tak nie jest dużo. No to dało mi to levela więcej, ale to i tak nie jest dużo. To jest dalej, że tak powiem, nic. To jest malutko. Dobra, to w takim razie czekajcie, może spróbujemy... Może ściągnąć enchant z siekiery. Jest to plan. Ale dostaniemy mało strasznie. No ale dobra, na co nam w ogóle mending na tym? To jest bez sensu, bierzemy to. Mamy troszkę tego levela. Tą siekierę odkładam, bo jest totalnie beznadziejna. Dobra, przepalmy, wiecie co, przepalmy też to. Może to nam da jakiegoś levela też fajnego. Więc może to się przyda. Tutaj rzućmy tak, żeby to jedno się tam przepaliło. No bo jednak potrzebujemy tego levela bardzo dużo. A ja w tym momencie pójdę do tego naszego miejsca, tutaj się idzie do tej ekspiarki, ponieważ wydaje mi się, że na tej ekspiarce będziemy w stanie sobie bardzo fajnie zdobyć jakieś fajny level, no bo patrzcie, bo ja tutaj ogarnąłem taki system, znaczy nie ogarnąłem, w sumie Jagieł mi go sprzedał, że on tak ponoć robił, że tutaj się chowamy za coś takiego, tutaj stajemy. o, coś takiego, stoimy tu i w tym momencie tam się respią te ziomeczki całe i one ciągle tutaj idą, no a tu po prostu trzeba polecieć wawka tak na 5 minut i po prostu za chwilę tam będzie dużo tych mobów, więc ja w tym momencie robię cięcie i wracam do was, jak będzie tutaj tych zębiaków o wiele więcej. Dobrze widzowie, 5 minut minęło, zobaczmy jak wygląda sytuacja. Oczywiście tutaj jest taki system, że trzeba stanąć tu i zobaczyć, czy nie ma małych. Na razie nie ma, ale jest bardzo dużo tych dużych, więc uwaga, Tostowym ostrzem czy jeszcze, dobra, dokończmy, a właśnie nie mam dźwięku, włączyłem sobie dźwięk na te 5 minut, żeby mi nic tutaj nie harczało, bo jak widzicie jest strasznie głośno. Dokończmy ten miecz, co już mam ten żelazny, żeby już go nie targał ze sobą i zaraz przechodzimy na Tostowe ostrze, zobaczymy, o uwaga, Tostowe ostrze, jak zeruje, uwaga, łup, 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 no kurde, jakoś tak, no... Mogłoby walić lepiej, na pewno. Ja wydaje mi się, że coś by tutaj... Czekać, co ja tu mam? Ja mam sharpness, ostrość i niezniszczalność. Co jest jeszcze na miecz takiego fajnego? Niezniszczalność i... jakieś... Jeszcze coś będzie na pewno fajnego, tylko kurde, no... Ale to w ogóle nie... Ja myślę, jaki jest miecz taki, który na raz ściąga zombiaki? Na pewno da się taki skraftować, mi się wydaje. Pewnie to musi być netherite'owy jakiś na najlepszych tych. Ale wydaje mi się, że są takie miecze, które da się zdobyć oczywiście legalnie, w legalny sposób. Dobra, rozwalmy te zombiaki wszystkie. Troszkę levela nam to da, ale dalej to nie jest tyle, ile potrzebujemy, żeby na nowo móc zenchantować sobie jakiś kilof czy coś w tym stylu. No 30 levela tutaj mieć niestety nie będziemy, ale jak widzicie jest ich całkiem sporo, tych zombiaków. A długo czekać nie trzeba było, więc wystarczy sobie, że wiecie, że zrobię znowu 5 minut przerwy, no i już powinniśmy mieć wtedy 30 level, tak mi się wydaje, bo z tego co widzę, to ich tutaj szybko wysprzątaliśmy, mamy 26, a mieliśmy 24 chyba mieliśmy, to 2 levele tylko chyba mi przyszło, no to jednak chyba nie damy, musiałbym na 2 razy pójść awka. Czy mi się chce pójść awka? No wiecie co widzowie, dla kontentu to zrobię, więc idę jeszcze raz tutaj sobie stanąć na 5 minut i po prostu, albo na 10 najlepiej, tak żeby było ich o wiele więcej. Dobrze widzowie, znowu powrót po krótkiej przerwie i znowu mamy tutaj sporo tych zombiaków, zobaczymy jak teraz nam to pójdzie, czy uda nam się zdobyć ten 30 level i ulepszyć sobie ten kill off. No mam nadzieję, że tak, bo chciałbym mieć w końcu ten diamentowy kill off na bardzo fajnych ulepszeniach, tak żeby móc się teraz też zająć, już nie tak myśleć o tym, żeby mieć ten fajny kill off do wszystkiego, tylko zająć się bardziej rozgrywką, też może poszukać jakiegoś netherite'a czy coś takiego i po prostu jak będziemy mieli netherite, to ten kill off fajnie ulepszyć, no i też mieć dużo diamentów do tego, żeby później sobie ten kill off naprawiać czy coś takiego, no i też tą naprawa by się przydała, to myślę, że to jest taki must have na kill offy, więc mam nadzieję, że nam się to uda zdobyć. Dobra, no te zombiaszki giną sobie, nawet całkiem szybko tym mieczem to idzie, bo chyba na 2 ciosy schodzą, tu ten, on nawet na ciosa zszedł, dobra, tu, pum, no dobra, no wyzerowaliśmy to bardzo szybko, 28 level, czyli dalej mimo wszystko za mało, żebym tutaj posiedział na awku, bo no jak widzicie brakuje mi jeszcze 1,5 levela, no to jest kurde lipa mega, no ale skoro brakuje mi już tak mało, to jeszcze raz pójdę na chwilę przerwy i zaraz do was wracam, jak już będziemy mieli wystarczająco dużo. W sensie wrócę do was już chyba, jak będę miał 30 level, bo już nie będę wam pokazywać, jak walę te zębiaki po raz kolejny, więc widzimy się, jak będzie 30 level. Dobrze widzowie, mam 30 poziom, możemy wracać. Jest prawie 31 nawet, więc udało mi się na tej fali bardzo fajnie, że tak powiem, zyskać, ale dobra, tutaj nie wybuchaj, dobra, jest git, mamy 31 level dzięki temu, no i możemy wrócić do naszej chawirki i szybko sobie ogarnąć tam wszystko, co mamy do zrobienia. Przepalało mi się jeszcze chyba trochę tych ziemniaków i tak dalej, więc wydaje mi się, że z tego też fajny level zgarniemy tutaj, tu nic nie ma, tu są ziemniaki, więc mamy 30,5 levela i tu są ziemniaki, to kurde, no i dobra, ty mi dostarczysz level jeszcze, dobra, nie dostarczyłeś, o kurde, no to ty mi dostarczysz, dobra, jest git, też mi nie do żadnego levela, ale skam, dobra, odłóżmy sobie tutaj żarcie, lapis sobie zabierzmy, bo przydam się do tego, żeby ulepszyć ten kill off. Dobra, no wydaje mi się, że... Proszę, kurde, marzę o tym... Jeszcze pójdę się przespać i marzę o tym, żeby tam był jakiś fajny enchant, naprawdę, no po prostu... Jeżeli tam nie będzie nic fajnego, to się chyba popłaczę, przysięgam. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy mam tu książkę jakąś. To może ewentualnie książkę jeszcze byśmy ulepszyli. Jeśli będzie słaby ten, ale tu widzę, że nie mam tych, więc chyba tam na dole ewentualnie będzie. To ewentualnie skóra. Czy jest tu skóra gdzieś? Nie widzę skóry, albo tu... nie widzę skóry, dobra, czyli prawdopodobnie wszystko jest na dole, chyba że w tej skrzynce jeszcze, nie, tutaj nie ma, dobra, idziemy na dół, bo tu mam też do zebrania ziemniaczki, kurde, biorę je od razu jeszcze, jak tu jestem już, to je wrzucę normalnie, żeby się już przepalały, to będę miał level, żeby tutaj ewentualnie zaraz coś jeszcze sobie poddymić, zostaćmy na nowo, ziemniaki to tu rosną naprawdę niesamowicie szybko, jak widać ja już tych ziemniaków mam bardzo dużo, ja nie nadążam ich jeść, w porównaniu do tego jak one szybko rosną, nie, więc to jest kurde... To jest petarda tutaj, jeśli chodzi o ziemniaki. Możemy w tym momencie tu do smokera wrzucić jeden stack, do drugiego wrzucić drugi i już wracamy z powrotem. Dobra. Idziemy ulepszyć to, co trzeba ulepszyć, kurczę. No mam nadzieję, proszę. Marzę o tym, żeby tam mi się trafił teraz jakiś fajny enchant. Ale zanim zobaczymy, jaki tam jest enchant, to jeszcze sprawdzę na szybko książkę jakąś ogarnę. Kurde, te jajka, to jest taka tragedia. Tu jest jedna książka, to jest Piercing, to nie, Blast Protection, nie interesuje nas to. Chociaż to są 1 i 2. Ja nie wiem, czy ja nie ściągnę enchantów z tego. Bo to nam mi da książki do ulepszenia. Wiecie, o co chodzi, a i tak jakby są beznadziejne są te książki, więc w sumie po co nam one? A widzę, że nie mamy innych książek, musiałbym robić. No, robię tak, bo te książki naprawdę są średnie. Dobra, zobaczmy sobie, czy tutaj te wieśniaki któryś ma? Ma ten do ściągania? Ej, nie ma nigdy tego do ściągania. A nie, jest, dobra. Ściągamy jedną, ściągamy drugą, dzięki temu mamy też jakiś level i lecimy ulepszyć w takim razie, zobaczyć co będzie na książce najpierw i czy jest jakaś szansa na książkę fajną, uwaga. Efficiency 3, średnio, druga książka to będzie to samo, no dobra, czyli to nie ma znaczenia. Dobra, kill off. Unbreaking 3, ciągle jest tam Unbreaking 3, więc tam może być tak naprawdę wszystko tam może być, no i chyba zaryzykuję po prostu, no bo innej opcji, że tak powiem, nie widzę. Tu mamy Efficiency 4, tu jest Unbreaking 3, to ewentualnie, no kurde, boję się, że tam będzie tylko ten Unbreaking 3, dobra, zobaczmy, uwaga. Kurde, Silk Touch? O no, no dobra, ale to już jest w miarę dobry kill off. Ej, dobra, powiem tak, w tym momencie ten kill off ma bardzo duże znaczenie. Z tego powodu, że możemy pójść normalnie do kopalni i kopać i możemy zbierać diamenty i tak dalej. Ponieważ dopiero wykopię sobie diamenty w momencie, kiedy już będę miał, fortunę, więc git. Go ten Silk Touch, kurde, no średnio, ale brakuje nam 2 leveli do tego, żeby zdobyć... żeby zdobyć tą, jak to się nazywa, żeby zdobyć 30 level i móc znowu coś ulepszyć. Kurde, te jajka! Boże, ich jest tutaj tyle, że mam ich dosyć. Zobaczmy tak, wezmę sobie te 2 diamenty stąd, nie wiem, czy to są od Jagieła, czy nie, ale chyba raczej nie. Jak ja mogę szybko level ogarnąć? No najlepiej chyba w netherze ogarnąć. Dobra, pójdę jeszcze tam przyawczyć do tej ekspiarki, bo to jest chyba najłatwiejsze, nie muszę nigdzie biegać, szukać tego kwarcu i tak dalej. Tam sobie postoję chwilę, zabiję jeszcze je tak, żeby zrobić jeszcze jedno podejście do ulepszenia i może tym razem mi się coś uda, no kurde, mam taką nadzieję. Weźmy sobie tu ten kill off, ulepszymy sobie jeszcze jeden kill off. Bo kill offów nigdy, że tak powiem, za wiele. Dobra, znaczy ulepszymy, póki co zróbmy sobie jeden kill off dodatkowy jeszcze. Mamy, te kill offy są całkiem fajne. Na ten kill off, szczerze mówiąc, ja po prostu liczę, że ja do tego kill offa dodam jeszcze Mending i ewentualnie połączę go z jakimś tym drugim kill offem, który będzie miał na przykład Unbreaking 3 i Niezniszczalność 3, to znaczy Unbreaking i na przykład, co on tam może mieć? Jakie są fajne enchanty na kill off? Ej, kurde, już nie pamiętam, dobra, weźmy sobie stąd. Ja idę sobie przyawczyć na ten. Idę sobie przyawczyć na tą ekspiarę i widzimy się zaraz, widzowie, jak już będę miał tego expa wystarczająco. O, widzowie, trochę mnie poniosło, chyba tu z 15 minut czekałem i jest nas ich naprawdę sporo. Już ich biję tak od 2 minut jakoś i dalej ich to jest nasrane, że tak to ujmę. No ale dobra, musimy je rozwalić szybko wszystkie, żeby szybko pójść zrobić enchant. Na pewno będziemy mieli 30 poziom. Nie będziemy mieli 33, więc 2 enchantów nie zrobimy, ale przynajmniej ten ostatni kill off sprawdzimy, czy na ten ostatni kill off nam wystarczy, czy uda nam się mieć takie ulepszenie właśnie, które sprawi, że no po prostu będziemy ustawieni, że tak to ujmę. Dobra, rozwalę je do końca, bo szkoda, żeby się zmarnowały, a boję się, że jak odejdę gdzieś dalej, to one wszystkie poznikają. Już widzę, że jesteśmy na końcówce, miecz dobrze się sprawuje, żelazny to by mnie bił o wiele dłużej, ale i tak trzeba ulepszyć ten miecz bardziej, żeby on miał mocniejsze uderzenie, bo to, co tutaj jest, to jest takie spoko, ale przydałoby się na przykład przeszycie też, bo wiem, że jest coś takiego. No to nie jest, to jest ten piercing, to jest właśnie to przeszycie? Czy coś takiego? To może nie, to szerokie ostrze było, o, szerokie ostrze. Wtedy chyba mamy taki, nie wiem, większy zasięg rażenia, czy coś takiego. Dobra, rozwalmy tego zombiaczka, super fajnie, dobra, wychodzimy tędy i idziemy szybko do mnie na chatę i zobaczymy, czy uda nam się to ulepszyć, coś fajnego. No mam nadzieję, że tak. O, tu jest jeszcze jeden, który chce nam dostarczyć tutaj levelka. Dobra, dzięki, wariacie. Wracam z powrotem, ja słyszę, że tam się te zębiaki dalej respią. Niech się respią, fajny jest strasznie ten enchant, myślę, że... Znaczy ta ekspiarka, fajnie, że ogólnie możemy tam tak właśnie polecieć w awka i ich się naprawdę całkiem sporo uzbiera, więc czekajcie, ja jeszcze pójdę szybko w kimę, tak żeby... O, jak mi się ręka zbagowała, tak dziwnie. Dobra, idziemy szybko w kimę, tak żeby jeszcze mieć dzień, jak będę to ulepszać i idziemy zobaczyć, czy ostatni enchant na kill off nam siądzie. Mam nadzieję, że tak. Jak nam nie siądzie, to troszkę będzie mi smutno, ale tylko troszkę. Dobra, idziemy tam szybko, bo już nie mogę się doczekać. Jakby tutaj nam siadł kill off, nie wiem, czy jest taka możliwość, żeby było tu 4-3-3. O kurde! Nie! Nie! Ja właśnie teraz powiedziałem, że 4-3-3! Jaki kill off nam się... O mój Boże, co tu się wydarzyło w tym momencie? Co jest grane, widzowie? Jasny gwint! Ale kozak! Jeszcze trzeba mending mieć na tym. No, nie używamy tego kill-offa, dopóki nie będziemy mieli mendingu. Tak naprawdę i tak, ale już wiemy, że mamy ten kill-off i teraz wystarczy tylko mending wyekspić, a wyekspienie mendingu to jest tak naprawdę chwila, moment. Mamy już tutaj tych villagerów, mamy nawet chyba tutaj... Czekajcie, aż zerknę szybko na to. Ale jak się nam trafiło, czekajcie, gdzie jest ten z pulpitem? Jest tu z pulpitem, tu jest pulpit, ale nie ma nikogo, nie ma, nikt nie zabrał tej profesji, więc trzeba by było jakiegoś, znaczy tego villagera przyciągnąć tam. Więc wiecie co, może to zrobimy w tym momencie, można by było w sumie villagera jakiegoś tutaj, chociaż nie wiem, czy chcę to robić na dzisiejszym filmie. Może to zrobię po prostu na następnym już z Jagiełem, ponieważ naprawdę kill-off nam się trafił przecudowny w tym momencie i można powiedzieć, że jesteśmy w tym momencie troszkę ustawieni, no bo jednak mamy kill-off, który jest no marzeniem, no już lepszego kill-offa mieć nie można, jedyne co to można dodać jeszcze to mending, no jak będziemy mieli mending, to już jest GG, nie? To już wtedy wygraliśmy życie, mamy najlepszy kill-off i on jest niezniszczalny, bo on będzie się ciągle naprawiać przez expa, którego będziemy zbierać, więc totalnie, totalna gituwa, mega dobrze. Troszkę mnie tylko ten martwi, ten z Silk Touchem, ale myślę, że ten z Silk Touchem może być na razie gitem pod tym względem, że po prostu ten kill-off weźmiemy sobie, będziemy z nim chodzić do kopalni i będziemy chodzić też z tym. I po prostu tym będziemy kopać na początku, tak żeby go zużyć, bo ten kill-off już mi jest tak naprawdę niepotrzebny, więc go po prostu zużyjemy, będziemy nim kopać, bo ma efficiency, więc będziemy szybko kopać. Ten się zniszczy, to się skończy, a jak trafi nam się jakieś diamenty i tak dalej, to będziemy zbierać się tutaj tym Silk Touchem i później rozwalać tym kill-offem, jak już tu będziemy mieli mending, więc jesteśmy ustawieni. Ja jestem szczęśliwy, odkładam sobie te wszystkie kill-offy tutaj w to miejsce. Przydałoby się jeszcze teraz miecz ulepszyć. Łuk mamy w ogóle mega, power i flame to jest mega, tutaj trzeba to tylko ulepszyć na zasadzie, że zrobię jeszcze jeden łuk i połączę je tutaj i wtedy jesteśmy... No ustawieni, jesteśmy ustawieni. Jezu, jak się cieszę. Dobra, odkładam to tutaj też jeszcze. Odłożę sobie też ten miecz. No i w tym momencie, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 14:14. Pozdro. Dzisiaj troszkę późniejszy film był, ale przepraszam. Jutro będzie normalny. Elo!